Zostałam zaproszona do wystawy Księżniczki i Dziewczyny przez panią Irmę Kozinę. Nazywam się Joanna Zdzienicka-Obałek. Jaki pomysł był na odniesienie się do bardzo trudnej postaci, z jaką przyszło mi się zetknąć i mierzyć? Mianowicie chodzi o Marię Geppert-Meyer, fizyczkę, która jako jedna z czterech kobiet na świecie otrzymała Nagrodę Nobla za odkrycia na polu fizyki, a dokładnie struktury budowy jądra atomowego. No myślę, że zasługa kuratorki tutaj jest duża, która skojarzyła mój sposób pracy, sposób myślenia i dosłownie sposób pracy takiej plastycznej, wizualnej, polegającej na nawarstwianiu, porządkowaniu pewnych struktur. I przez to skojarzenie było mi troszeczkę łatwiej odnieść się do tak wielkiej postaci i w ogóle do świata nauki. Myślę, że taka wystawa w bardzo ciekawy sposób przypomina o tym, jak przenikają się pewne dyscypliny. I właśnie w moim przypadku to widać, że nawet fizyka i fizyczka może mieć wspólne myślenie. Być może to jest taka kobieca cecha, a nawet jestem pewna, że to jest kobieca cecha, takie porządkowanie chaosu. Także myślę, że dobrze się złożyło, że zostałam zaproszona, skojarzona z taką postacią i mogłam też oddać jej hołd.